żyć 3. Czyli masz 3 życia i ty też masz 3 życia. Jak tracisz wszystkie 3 życia, to dla waszej drużyny jest koniec gry i gramy do momentu, aż obie osoby stracą wszystkie 3 życia, albo zadanie zostanie wykonane. Tak? Radek nie grać. Radek nie. W tym miejscu, czyli w banku, będzie się, znaczy już się znajduje właściwie, wiaderko ze złotem. Złoto to są takie, wiele osób to określa jako ciasteczka. Osoby funkcyjne, waszym zadaniem jest zabrać jak najwięcej ciasteczek i zanieść do siebie do bazy, do respa. Ciasteczka w bazie, w respie są bezpieczne. Jak osoba funkcyjna z ciasteczkami zostanie trafiona, to odkłada je w miejscu, w którym została trafiona. Po prostu idzie się odrodzić. I teraz, jeżeli chodzi o przenoszenie ciasteczek, można korzystać wyłącznie z dłoni. Mogę sobie zrobić taką miskę z dłoni i załóżmy, tak, pyk, 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 ale nie mogę zrobić już tak, na przykład, tu gdzieś pochować, tak, pach, pach, tylko wyłącznie dłoń. Wiaderko w dłoń? Nie, wiaderko. A więc pośladki. Bardzo ważna rzecz, ciastkami nie rzucamy nimi nawet dla jaj, bo są bardzo ciężkie. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to trzecie i zarazem ostatnie nagranie z naszego niedawnego wypadu na CQB do Magnum Arena w Gdańsku. Jak słyszeliście, scenariusz, który aktualnie rozgrywamy, to poszukiwacze złota, czy tam łowcy złota, a powiedzmy sobie ciasteczka. Mi w udziale przypadło zadanie przenoszenia tych właśnie ciasteczek, więc raczej powinienem unikać walki i nie ginąć zbyt często, bo tak naprawdę mogę użyć tylko 3 razy. Robota ma być szybka i sprawna, więc chłopaki mnie osłaniają, a ja lecę do przodu. I mam nadzieję nie zginąć od jakiejś zagubionej kulki. Swoją replikę oddałem i jestem z pistoletem, z tym, że oczywiście zapomniałem włożyć do niego baterii, więc jestem tak naprawdę z niczym. Okazało się, że nie włożyłem baterii. I pierwsza partia ciasteczek leci do bazy. Daj pistolet. Ty nie masz pistoletu? Nie, włożyłem do jego baterii. No dobra, zabieramy Wimowi pistolet, mu się nie przyda. To ja mogę na szybkie. Jestem przy ścianie, Sajko! Hej! Muszę wejść! Ta, nasz człowiek ukrył się pod stołem, a ja zauważyłem tylko ruch i strzeliłem. Trudno, sorry. Dobra, i drugi transport leci do bazy. Chwila przerwy na podmienienie magazynka w pistolecie. No, u mnie był większy. Mam nadzieję, że to twój. Mój. Jeden!
No i niestety pierwsza śmierć. Zostały jeszcze dwa życia. Uznałem, że jeszcze podmienię ze swojego pistoletu zamek, bo tam mam kolimator, będzie trochę łatwiej. Nie wiem, 10, 12. No panowie, dawajcie mi tam osłonę. Na końcu jest! Podchodzę! W środku po lewej! Dawaj tu do środka. No i trzeci transport ciasteczek. Dawajcie panowie, dawajcie! I znowu paśnik, czyli zostało mi ostatnie życie. Co? Widzimy, tak? Tak, widzimy. Ostatnie moje życie, panowie. Dobra, fajnie byłoby się zabrać z tym wszystkim na raz, więc zostawiam pistolet, nie mam czasu go ładować nawet do kabury, biorę ile dam radę i lecę do bazy. Po drodze tylko jeden mi wypadł. Cisną mnie, dawajcie! Dobra, czyli został pistolet i jedno ciasteczko do zabrania. Jeden mi wypadł. Po drodze. Pistolet tam zostawiłem w ogóle. To ja pistolet na blachę. Zabiłeś kogoś pistoletu? Nie, chyba tak. Ostatnia. Wszystkie złota zebrałem. Tak? Koniec złota! Ja muszę dojść po swój pistolet. Dobra, wszystko pozbierane, to wypadałoby wrócić po tą klamkę. Ups, żywy czerwony, a mój pistolet jest w środku, a ja nie mam nic innego. I tym kończy się runda.
4, 6, 8, 10, 30, 4, 36. Udało nam się nazbierać więcej ciasteczek i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję patronom za wsparcie, a wam wszystkim dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie.